No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z Outriders. Nie będę niepotrzebnie przeciągać. Zachęcam was serdecznie do dawania łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Here's the thing about power. Once you taste it, there's no going back. But we became something more. Blurring the line between mortals and gods, the ones prey. Now, we're the predators. Moi drodzy, w tym odcinku oczywiście kontynuujemy questa, któryśmy rozpoczęli wcześniej. Mamy poszukać starożytnych płaskorzeźb w całej wiosce. No to idziemy do kolejnego miejsca, gdzie kolejna płaskorzeźba się znajduje. Na razie musimy się tutaj dostać. Mamy bliżej. Zobaczymy, co nam tutaj ciekawego wyskoczy. Może znowu jakieś ciekawe itemki wyskoczą? Udało się. Z pewnością by się przydały. O. Klimatycznie. Jestem w jakiegoś rodzaju starożytnym miejscu pochówku, co wcale nie jest upiorne. Tak. Ja bym się nie przejmował. Jestem pewien, że żaden obcy poltergeist nie będzie chciał cię pożreć ani nic. Nie przyszło mi to do głowy, póki mi tego nie powiedziałeś. Gdzie jest ten kolejny? Tu gdzieś się schował. Dobra, idziemy dalej. Trochę ich tu jeszcze jest. Okej, jakiś przedmiot. Padł. A my idziemy dalej. Aha.
Takie trochę miejsce kiepskie na podbijanie terenu. O wiele fajniejsze do obrony. Ale damy radę. Jakiś boss. Niedobrze. Ale się tak z nim poradzę. Tu jeszcze jakieś skrzynki są z przedmiotami. O, tu następna jest. Okej, sobie weźmy amunicję. Boss. Kurde. Jak on mnie trafia? Kurde. On jest za ściany jakoś. Takie to jest irytujące. I sniper. Kurde. To będzie trudny etap. A tu jeszcze jakiś jeden jest. Przyłączyłem.
kurde. To mnie to cofa. Będę silna. To te snajpery. Kuźwa. To jest cholernie. Nie, trzeba będzie chyba zmienić poziom trudności świata. Zobaczcie, jak oni jest wytrzymały. Nie idzie po prostu w ogóle. Po prostu jakieś nie. Masakra. Trzeba ruszać. Stela przez ściany jeszcze. Trzeba by nie zmieścić poziom świata. Bo to jest za silne. Damy na 11. Ojko. Jaki nie snajper, to ten strzela, kurde, z kosmosu. Jakimś gównem i też nie przysiąga. Aha. Kurde. Nie chciałem zmieniać broni. I teraz mi strzelasz tym życiem, jak mi uszukł. Nie ma sensu. Kurde. Muszę uciec. Aha, no to fajnie. To są tłukom pomocników, nie. Zmniejszyłem poziom jeszcze. To po prostu jest za silny. Dla mnie póki co. Trzeba tych chłopców ubić. Kurde. Możesz szybciej biec.
się udało. Trudna ta walka będzie, naprawdę trudna. Ale jak będę z nim sam na sam, trochę łatwiej będzie. Dam cię złapać, czy dziecko. Nie. Filmy słyszałem. Tyczki. Kurde. Luck. Ma jakiś taki... O kurde. Trzeba jest cholernie szybki. Strzelała mnie czymś z nieba. Kurde. Ruszaj się. Uch. Ciężka walka. Ale musiałem zmienić poziom świata na niższy, żeby ją przejść. No zobaczcie, już taki gra na wysokim, prawie nie wyższym, nie? 15 to jest nie wyższy. Mam przed sobą kolejną płaskorzeźbę. Opisz mi ją. No to już jakaś skrzynka. Już nie ma żadnej. Okej. Zobaczmy. Zbadaj relikt. To mi wygląda na czasy, kiedy nie było anomalicznych burz, a cywilizacja Paxów kwitła. Kiedy na Inok wciąż panowała równowaga. Myślisz, że zdołali powstrzymać anomalię? A może to z czasów poprzedzających anomalię? Tak czy inaczej, byli w stanie przez jakiś czas powstrzymywać anomalię, dopóki ich nie zdziesiątkowała. Nas czeka to samo, jeśli poniesiemy klęskę. Tyle, że nie będzie komu czytać naszej historii. Dobrze. Mam już dość bycia archeologiem. Najwyższy czas zająć się walką o przetrwanie. Okej. Zakończyliśmy questa.
Idziemy sobie do obozu. No i dobrze, moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!